Dobry wieczór. Witam na spotkaniu seminarium nadchodzącego tysiąclecia. Mamy dzisiaj dynamiczny program, dlatego rozpoczniemy od razu. Przygotowane zostały dwie dynamiczne wersje pieśni O, kiedy ujrzę Pana. Nadchodzi wielki dzień, w którym Jezus Chrystus powróci na tę ziemię. Już wyglądam tego dnia. Wyobraźcie sobie ten chwalebny wielki dzień, kiedy organy i zespół instrumentów dętych wykonają utwór O, kiedy ujrzę Pana. Piękne, naprawdę piękne. Jest to moim szczególnym przywilejem, aby dzisiaj podziękować za ten utwór zespołowi instrumentów dętych Advent Brass Choir. Dziękuję wam, ale jest też moim szczególnym przywilejem przedstawić państwu 39 osób, bez których te nasze globalne spotkania byłyby całkowicie niemożliwe. Dzięki ich zawodowym umiejętnościom jesteśmy dzisiaj obecni na 6 kontynentach i w ponad 100 krajach. Widzicie te flagi za nami. Panie i panowie, poznajcie tłumaczy według ich języków. Teraz, gdy na podium znajdują się wszyscy razem, chcielibyśmy wyrazić im naszą ogromną wdzięczność za pracę, jaką wykonują, czyniąc seminarium nadchodzącego tysiąclecia dostępnym dla innych. Okay, who's going?
Ten aplauz rozbrzmiewał teraz na całym świecie. Gdy ludzie posługujący się językiem Zulu zobaczyli swojego tłumacza, to dopiero bili brawo. Możesz zatrzymać ten mikrofon, ja mam swój. Dziękuję. Panie i panowie, chcę, abyście spotkali tych dwoje wspaniałych ludzi. Jest to zespół, mąż i żona, którzy umożliwili to, aby po raz pierwszy w historii takie spotkania dotarły do całego świata na 6 kontynentów w 39 językach. Jestem tak bardzo wdzięczny za Brada i Candice Thorpe'ów. Dziękuję wam bardzo. Ale teraz, Candice, skąd ci tłumacze przybyli? A tak mówiąc szczerze, to poszukiwałem kogoś z Australii, czy stamtąd też biorą udział? Ktoś mnie zapytał, dlaczego nie było tam Kanady. Skąd przybyło tych 39 tłumaczy? Mamy wśród nich 23 osoby, które przybyły z innych krajów. Mamy też 8 osób, które pochodzą z różnych części Ameryki Północnej oraz dodatkowo 12 osób, które są twoimi studentami Dwight z Andrews University. Dwóch z nich jest braćmi i tłumaczą na języki swoich rodziców. Są dwa małżeństwa. Dwa małżeństwa i trzy kobiety, które każdego wieczoru z nami pracują. Niesamowite. Brad, posłuchaj, dzieje się to każdego wieczoru, ale jak to jest, że z tej południowo-zachodniej części stanu Michigan docieramy do pozostałych części świata? Faktycznie to kierujemy się tylko na wschód i na zachód, wykorzystując do tego 9 różnych satelitów aż 12 razy. Dokonujemy 8 oddzielnych transmisji każdego programu, w którym tu uczestniczymy i przekazujemy je na cały świat. Z Ameryki Północnej sygnał wędruje do Europy, a z Europy do Afryki i Indii, a na zachód docieramy do Kalifornii, a stamtąd na rejon Pacyfiku oraz do Nowej Zelandii i na północ do Korei. Powiem Państwu, że ci ludzie są na chodzie faktycznie w nocy i za dnia. W nocy odpowiadacie na telefony. Poszedłem wczoraj do biura, a Candice, niech jej Bóg błogosławi, po południu spała smacznie na podłodze. Panie i panowie, to oni umożliwiają nam to wszystko, co im dzisiaj powiemy. Dziękujemy wam bardzo, niech wam Bóg błogosławi. A teraz mamy przywilej, aby wsłuchać się w radosną i pełną werwy pieśń, której słuchaliśmy wcześniej w wykonaniu zespołu Advent Brass Choir. Obecnie w aranżacji Wayne'a Hoopera usłyszymy ją w wykonaniu Andrews University Singers pod dyrekcją Stevena Zorki. Wysłuchajmy jej. Oh,
Powiem wam, że jednym z przywilejów bycia pastorem w tym zborze przez ostatnie 15 lat jest to, że mogę osobiście odbierać błogosławieństwo takiej muzyki każdego tygodnia, tydzień w tydzień. Jestem dumny z muzyków tutaj na Uniwersytecie Andrews, młodych i starszych. I jest to moim przywilejem, że mogę z nimi współpracować. A tak przy okazji, jutro wykorzystamy tutaj wszystkich. Wiecie, zdaję sobie sprawę z tego, że setki tysięcy z was będą jutro święciły swój pierwszy w życiu sabat siódmego dnia. A ten dzień już nastaje. A muszę wam powiedzieć, że czujemy się niezwykle uhonorowani tym, że możemy być gospodarzami tej ważnej waszej uroczystości. Usłyszycie ponownie Andrews University Singers. Nasz główny muzyk, dr Kenneth Logan, wykonuje niesamowitą pracę na tej uczelni przy organach. A muszę wam wspomnieć, że to on zaaranżował dzisiejszy utwór na zespół instrumentów dętych. Jeśli tylko macie taką możliwość, nie opuśćcie tego spotkania, bo będziemy mieli tutaj szczególne nabożeństwo dla uczczenia naszego Stworzyciela w Jego sabat, sabat siódmego dnia. Tytuł mojego porannego wykładu brzmi: I odtąd już zawsze żyli szczęśliwie. Księżna Karol? On nie jest księżną. Zdaje się, że teraz już mam gwarantowane kłopoty z Anglią. Książę Karol i księżna Diana. Mit i cud małżeństwa. Zajmiemy się najbardziej kontrowersyjną historią miłości w tym wieku. Faktycznie istnieją pewne bardzo żywotne, współczesne zasady, które możemy wprowadzić do swojego życia. Czy jesteśmy już małżonkami, czy też nie. Wszystko zależy, jak głębokie są nasze kontakty. Natomiast mój jutrzejszy wieczorny wykład ma tytuł Teologia piekła w wydaniu bejsbolisty. Jeśli Bóg jest dobry, to jak piekło może wiecznie płonąć? Ktoś podszedł do mnie i zapytał: Dwight, czy jest to celowe, że masz zamiar kazać na temat małżeństwa z rana, a wieczorem na temat piekła? Powiem wam, że nie wiedziałem, że to tak może zostać odebrane. Nie ma w tym żadnego związku, absolutnie żadnego. Ale zagadnienie piekła, kto wie, może nie mieliśmy racji? Będę się chciał z wami podzielić bardzo fascynującym studium starożytnego pisma. Wieczorem będzie z nami Wiza Buster. Jest to młoda, wiele nagrywająca artystka z Kalifornii. Będzie z nami jutro wieczorem i na kolejnych dwóch spotkaniach. Mamy więc przed sobą muzykę, która będzie bardzo dobra. Postarajcie się uczestniczyć w naszych spotkaniach, gdziekolwiek oglądacie nas na świecie. A nasz dzisiejszy wykład będzie o legendzie Samary i prawdzie o śmierci. Najpierw jednak chcę zaprosić was, abyście skłonili wraz ze mną głowy, by prosić Boga, aby prowadził nasze myśli, gdy będziemy się zastanawiali nad tymi sprawami. Ojcze Niebiański, jest to Twój czas i Twoje słowo, a my pragniemy, abyś poprzez Ducha był obecny i przemawiał do nas. Niechaj ta prawda będzie jasna. Spraw, byśmy odebrali pełny obraz Jezusa, w którego imieniu zanosimy teraz modlitwę. Amen. Czy boicie się śmierci? Boicie się? Czy boicie się tej niesamowitej, nie do uniknięcia chwili, w której spotkacie się z nią, czy z nim, czy być może z tym? Kto może zapomnieć o legendzie Samary? Miało to miejsce w starożytnym Bagdadzie. Kupiec znajdował się na dużym, starożytnym targowisku. Zwrócił się wtedy do swojego sługi, aby mu coś przyniósł. Po krótkiej chwili sługa powrócił z bladą twarzą, cały drżący. Powiedział: Panie, byłem na targowisku wśród tłumu. Nagle poczułem, że ktoś mnie pchnął. Odwróciłem się i popatrzyłem w twarz samej śmierci, a ona zagroziła mi. O Panie, muszę uciekać. Czy pozwolisz mi zabrać najszybszego konia? Muszę uciec do Samary, bo tam mnie nigdy nie znajdzie. Kupiec współczuł swojemu biednemu, zastraszonemu słudze. Chcąc mu dopomóc, powiedział: dobrze, weź mojego konia. Sługa dosiadł więc konia i z tumanem kurzu popędził w kierunku Samary. Pan jednak pomyślał: po co ja to wszystko robię dla mojego sługi? Udał się więc sam na targowisko, aby się przekonać, czy to wszystko było prawdą, ale śmierć tam była. Gdy więc ją zauważył, powiedział: hej, śmierć, dlaczego tak wystraszyłaś mojego sługę? Na to odpowiedziała śmierć: ja wcale nie chciałam go wystraszyć. To był tylko gest zaskoczenia. Nie spodziewałam się go zastać w Bagdadzie. Mam bowiem dzisiaj z nim spotkanie w Samarze. Jest to nieuniknione, prawda? Wszyscy mamy spotkanie ze śmiercią w Samarze. Nie uciekniemy, nie schowamy się. Ucieczka nie ma żadnego sensu. Przypomina mi się wspaniały wiersz napisany podczas I wojny światowej przez dwudziestokilkuletniego Alana Seegera. Zginął on na polu bitwy.
Swój wiersz zatytułował Randewu ze śmiercią. Chciałbym, abyście teraz ten wiersz przeczytali wraz ze mną. Mam randewu ze śmiercią przy rozwalonej barykadzie, gdzie idzie wiosna z szelestem swego cienia, a kwitnienie jabłoni powietrze wypełnia. Mam randewu ze śmiercią, gdy wiosna przywraca nam niebieskie dni i targowiska. Być może ujmie mnie za rękę i poprowadzi do kraju ciemnego, zamknie mi oczy i zdusi mój oddech, a może powinienem ją minąć bez tego. Mam randewu ze śmiercią na pewnym urwistym zboczu wzgórza, gdy znów nadejdzie tegoroczna wiosna, gdy pierwsze kwiaty na łące u jego podnóża. Bóg wie, że lepiej byłoby się zagłębić w mocno pachnących jedwabnych poduchach, gdzie miłość pulsuje swoim snem rozkosznym, gdzie puls pulsu bliski i dech tchnienia słucha, tam, gdzie drogie nam są ciche przebudzenia. Lecz ja mam randewu ze śmiercią o północy w pewnym płomiennym mieście, gdy tegoroczna wiosna znów na północ biegnie, ja dotrzymuję danego słowa, nie zawiodę, na randewu przyjdę. Wszyscy mamy randewu ze śmiercią, prawda? Co więc ta księga ma nam do powiedzenia? Co nam mówi, aby złagodzić nasze lęki i uspokoić nasze serca? Przez kilka chwil dzisiejszego wieczoru chcę was zaprosić, abyście wraz ze mną skierowali się do Jezusa. Być może, jeśli spojrzymy Bogu w serce, odnajdziemy nadzieję i odwagę, aby przez wiarę przetrwać śmierć. Otwórzcie proszę Biblię na Ewangelii świętego Jana, rozdział 11. Jest to na stronie 1152 w naszych polskich Bibliach. Jest zimowy dzień na wschód od Jordanu. Z zachodu schłodzone wody ze śniegu, który zalegał wysoko na górze Hermon, spływają teraz w dół do rzeki Jordan, z rana wzburzając mocno jej wodę. Od wschodu góry o purpurowych szczytach stoją jak milczący wartownicy wokół Parei, malując horyzont swoją wielkością i majestatem. Ale tym razem prawdziwy majestat wstaje już z wczesnym porankiem nowego dnia. Gdziekolwiek znajduje się Jezus, tam zawsze są i ludzie wszelkich wielkości, kształtów, kolorów i wieku, ludzie otaczający tego wędrownego nauczyciela, który uzdrawia. Nigdy jeszcze nikt nie mówił tak jak ten. To są słowa, jakie powtarzano. Wiecie dlaczego? Ponieważ kiedykolwiek Jezus przemawiał, opowiadał ludziom o Bogu, który jest miłującym Ojcem, o Bogu, który jest pełnym współczucia przyjacielem. Opowiadał historie, które kazały im biec do tego kogoś, kim by ten ktoś nie był, i objąć go ramionami. Obraz takiego Boga Jezus malował przed ludźmi, ale pośród tej porannej chwały daje się słyszeć o chrypły dźwięk, wielki hałas jakiegoś poruszenia, silny turkot konia, który stara się za wszelką cenę zatrzymać tuż obok niego. Z konia zeskakuje pewien człowiek, który jest przybywającym posłańcem z nagłą wiadomością dla Jezusa. I tutaj właśnie rozpoczyna się nasza opowieść. Jan, 11 rozdział. Rozpoczniemy od samego początku, od wiersza pierwszego. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Daleko od miejsca, gdzie znajduje się obecnie Jezus, zaledwie 4 kilometry na wschód od Jerozolimy, znajduje się wioska o nazwie Betania. I w tej wiosce żył człowiek o imieniu Łazarz. Był on przyjacielem Jezusa, jednak coś strasznego stało się. Jakaś śmiertelna choroba opanowała jego ciało. Ale słuchajcie, nie ma się czym przejmować, jest przecież przyjacielem Jezusa. Maria i Marta były pewne, że Jezus przybędzie natychmiast, tak więc wysłały wiadomość: oto choruje ten, którego miłujesz. Panie i panowie, chcę, abyście teraz zapamiętali sobie te słowa. Ten, którego miłujesz, jest chory, ponieważ powinniście to zapamiętać, że przyjaciele Jezusa też chorują i umierają. Żyjemy w świecie, gdzie szaleją różne nieszczęścia i choroby, a także śmierć. Jakże byłoby cudownie, gdyby Bóg uczynił tak, jak w filmie Star Trek. Czy pamiętacie ten film? Mieli tam takie powłoki ochronne, od których odbijają się wszystkie zarazki, i żaden przyjaciel Boga nigdy nie zostanie dotknięty wrogą chorobą. Niestety znacie prawdę i ja też ją znam. Tak się nie dzieje. Jest tak od czasu, gdy nasza planeta została wepchnięta przez Lucyfera w dziwny cykl życie, śmierć, życie, śmierć, życie, śmierć. Nawet przyjaciele Jezusa chorują. Ten, którego miłujesz, jest chory. Nawet przyjaciele Jezusa umierają.
Wiecie, wydaje mi się, że na tym wielkim świecie i w tak licznej grupie osób, jaką tutaj teraz tworzycie, są pośród was tacy, którzy otrzymali już pewien werdykt od lekarza, pewną diagnozę stwierdzającą, że nie ma już niczego więcej, co może dla was uczynić medycyna. Być może są i tacy wśród was, którzy oczekują śmierci. Teraz popatrzcie w twarz Jezusa, bowiem jest w niej niesamowity spokój i nadzieja. Ale popatrzcie, czy nie jest to trochę dziwne? Przyjaciel Jezusa jest chory? Posłaniec niemal stracił oddech, gdy przyniósł tę wiadomość. A co Jezus uczynił? Popatrzcie na wiersz 5. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza, a gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Jezus po prostu nadal opowiadał ludziom historię o Bogu, którego nie trzeba się obawiać, ale z kim można się zaprzyjaźnić, a w tym samym czasie Łazarz umiera. Ale zaznaczę ponownie, jakże trudno jest nam, śmiertelnikom, nauczyć się lekcji, że drogi Boże nie są drogami ludzkimi. Jakże często, będąc całkowicie przekonany, mówię do Boga: no, Panie Boże, wiem dobrze, jakie są moje potrzeby i wiem, czego potrzebuje moja rodzina. Proszę zatem, zacznij działać. Ale nic się nie dzieje. Dlaczego? Jakże wiele razy wypłakaliśmy wiele naszych słonych łez do przemokniętej poduszki i stawialiśmy pytanie: dlaczego? Prosiłem i prosiłem, a On nie odpowiedział. Pozwólcie, że wam coś przeczytam. Pewna autorka proponuje nam odpowiedź z wzruszającą dawką nadziei. Bóg nigdy nie prowadzi swych dzieci w sposób odmienny od tego, jaki by sami wybrali, gdyby mogli od początku przewidzieć koniec i pojąć chwałę celu, który mają spełnić w swym współdziałaniu z Nim. Wiecie co, przyjaciele? Być może przechodzicie teraz przez bardzo ciemny moment swego życia, ale Bóg, wasz odwieczny przyjaciel, jest z wami. Jest coś większego, niż potraficie to teraz dostrzec. Jeszcze jedno zdanie. Dla wszystkich, którzy wyciągają rękę po pomoc Bożą, chwila największego zniechęcenia występuje wówczas, gdy pomoc ta jest najbliżej. Z wdzięcznością będą spoglądać wstecz na najciemniejszą część swej drogi. I tak się stało, że pewnego zakurzonego popołudnia łaska Boża, która stała się ciałem, przybyła pieszo do wioski o nazwie Betania, jednak o 4 dni za późno. Wiersz 17. Przyszedł tedy Jezus i znalazł go już od 4 dni leżącego w grobie. Wiersz 18. A Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów, i przyszło wielu Żydów do Marii i Marty, aby je pocieszać po śmierci brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Nic nie wyróżniało pogrzebu Łazarza od pogrzebu waszego czy mojego. Było wiele łez? I mam nadzieję, że też będzie trochę łez, gdy wy czy ja odejdziemy. Bo cóż innego możemy uczynić w takich chwilach, które przejmują smutkiem nasze serca? Ludzkie łzy są jedynym naturalnym wyrazem naszych uczuć. Tak więc teraz nadchodzi Marta. Tak przy okazji, powiem wam, że prowadziłem pogrzeby niemowląt, małych dzieci, 6-latków i 10-latków, młodzieży starszej i mężów i żon i matek i ojców i starszych osób. I nie ma tu znaczenia wiek osób chorych czy tych, którzy umarli. Bowiem śmierć zawsze okrada nas jak wróg i pozostawia nasze serca puste i smutniejsze niż były, zanim nadeszła. Tak więc teraz przychodzi do Jezusa Marta. Jej serce i oczy przepełnione są smutkiem. Śpieszy się na obrzeże wioski, aby odnaleźć tam Pana. To jest ten sam Jezus, którego wielokrotnie gościła w swoim domu, ten sam Jezus, którego wraz z Marią i Łazarzem uważała za najlepszego przyjaciela, ten sam Jezus, do którego wysłała już wiadomość, ale który nie przyszedł, no przynajmniej nie przyszedł o czasie. I w końcu Marta mówi, wiersz 21, rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ileż razy takie słowa zostały już wyłkane. Panie, gdzie byłeś? Gdybyś tu był, mój mąż by nie umarł. Gdybyś tu był, to moja żona, moje dziecko, moja matka, mój ojciec. Oni by nie umarli. Ojcze, dlaczego cię tu nie było? Gdybyś tu był. Gdzie jesteś, gdy mi ciebie potrzeba? Marta wcale nie różni się od ciebie, ani też nie różni się ode mnie.
Pomyślcie nad tym krzykiem złamanych serc na planecie, na której grasuje śmierć. Ciekaw jestem, co Jezus powiedziałby do nas dzisiejszego wieczoru. Ale popatrzcie, co mówi. Wiersz 25. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Wiersz 26. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Co masz na myśli, pytając, czy wierzę, Panie? Łazarz leży już w grobie od 4 dni. Co masz na myśli, mówiąc, że nigdy nie umrze? Ale z jakichś dziwnych powodów, Panie i Panowie, dla Jezusa ten człowiek nie jest martwy. Faktycznie popatrzmy, jak Jezus opisał to swoim uczniom. Powróćmy do wiersza 7. Potem rzekł do uczniów swoich, to znaczy po otrzymaniu wiadomości. Pójdźmy znowu do ziemi ludzkiej. Przeskoczmy teraz do wiersza 11. To powiedział, a potem rzekł do nich, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego, Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci, oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to, wiersz 14, rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł. Czy to nie jest zaskakujące? Uczniowie nie mogli rozszyfrować Jezusa. Panie, zdecyduj się wreszcie. Raz nam mówisz, że umarł, a teraz mówisz do nas, że on śpi. Wszyscy trochę wiemy na temat zdrowia i zdajemy sobie sprawę, że jeśli człowiek choruje, to potrzeba mu trochę odpoczynku. Panie, pozostawmy go w spokoju. I wtedy Jezus jasno mówi, tak, on śpi. Chcę, abyście teraz wysłuchali tego z uwagą, przyjaciele. Nie zrozumiejcie mnie źle w tym, co chcę wam powiedzieć. Nie ma dzisiaj wielu ludzi, którzy rozumieją tę prawdę, jaką podał Jezus w tak prosty sposób. Faktycznie w większości świata, i to w większości chrześcijaństwa, istnieje dzisiaj przekonanie, że gdy umieramy, to tak naprawdę nie umieramy, po prostu udajemy się gdzieś indziej, udajemy się do nieba, udajemy się do piekła, udajemy się do czyśćca, do nirwany, do nowego stadium reinkarnacji i kto wie gdzie jeszcze. Ale nie umieramy. Oto dlaczego jest rzeczą konieczną, abyśmy teraz złapali dokładnie znaczenie tego. Posłuchajcie z uwagą, co Jezus mówi. Jest to po prostu prawda, o jakiej zapomniano przez całe wieki. Jest ona taka. Gdy umieramy, to nie udajemy się do nieba, ani też nie udajemy się do piekła. Udajemy się do snu. No, chwileczkę, Dwight. Myślałem, że moja dusza jest nieśmiertelna, a więc nie może umrzeć. Zatrzymajmy się przy tym. Zapewne zainteresuje was to, że w Biblii słowo dusza i duch występują aż 1700 razy, ale ani jeden raz nie są one określane przymiotnikiem nieśmiertelne. Pozwólcie, że podzielę się z wami jednym z tych tekstów, który na zawsze wam wyjaśni to niezrozumienie. Cofnijmy się do Starego Testamentu. Czytaliśmy już z tej księgi. Jest to księga Ezechiela. Ezechiel, rozdział 18. Czytaliśmy już z tego rozdziału. Jaki to jest tekst w tym rozdziale? Jeden tekst, który może wyjaśnić błędne rozumienie koncepcji o duszy nieśmiertelnej. Rozdział 18. Przeczytajmy wiersz 4. Oto wszystkie dusze moje są, jak dusza ojca, tak i dusza syna jest moja. Przeczytajcie tę ostatnią linijkę wraz ze mną. Dusza, która zgrzeszy, ta umrze. Panie i panowie, zaznaczcie to wyraźnie. Tak jak w definicji mamy tu powiedziane, że dusza, która grzeszy, umiera lub przestaje istnieć. Jest rzeczą niemożliwą, aby dusza mogła być istotą nieśmiertelną. Nie ma czegoś takiego jak dusza nieśmiertelna. A teraz przenieśmy się do Nowego Testamentu, do niewielkiej księgi zwanej pierwszym listem do Tymoteusza, strona 1284, pierwszy Tymoteusza, rozdział pierwszy. Popatrzcie na to, co tu napisano o nieśmiertelności duszy. Pierwszy Tymoteusza 1, wiersz 17. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć, chwała na wieki wieków. Amen. Kto jedynie jest nieśmiertelny? Co nam mówi ten tekst? Bóg. No dobrze, dołóżmy do tego jeszcze jeden wiersz. Sięgnijmy teraz do rozdziału 6, wiersz 16. Przełóżmy tylko jedną kartkę w tej księdze do jej końca. Mamy więc już ten tekst.
Ponownie to samo zdanie. Proszę zauważcie to. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Panie i panowie, proszę zwróćcie uwagę na to, że według Biblii istnieje tylko jedna istota we wszechświecie, która posiada nieśmiertelność i to jeszcze przed zmartwychwstaniem, jakie obiecał Jezus przy swoim powtórnym przyjściu. Kto według Biblii ma jedynie nieśmiertelność? Tylko Bóg. Prorok Ezechiel ma absolutnie rację. Dusza, która grzeszy, umrze. Nie jest ona jakąś istotą nieśmiertelną. Faktycznie przez moment postarajmy się zastanowić, czym faktycznie jest dusza ludzka. Zrobimy to? Możemy tego dokonać, powracając do historii stworzenia. W tej księdze byliśmy już kilkakrotnie. Powróćmy więc, a łatwo to znaleźć, do pierwszej księgi Mojżeszowej, rozdziału drugiego. Zaraz na początku Biblii. A w czasie, gdy poszukujecie tego miejsca, chcę podzielić się z wami pewną reklamą z czasopisma. Pokażemy wam to na ekranie. Faktycznie jest to całkiem sprytne i przyciągnęło mój wzrok, ponieważ można tam zobaczyć takie zdanie. Nauka nigdy nie udowodniła istnienia duszy ludzkiej. No chwileczkę, wiedziałem, że Biblia może to udowodnić, ale żeby nauka nie potrafiła, tak więc przeczytałem sobie dalej, a było tam napisane, ale my zarejestrowaliśmy ją, tę ludzką duszę, na 33,5 obrotach. O co tu chodzi? Wiecie, że kiedyś były płyty gramofonowe. O, zdaję sobie sprawę, że to pokolenie młodzieży może nawet nie wie, jak wyglądała płyta. Opuszczała się igła i mieliście tylko szumy. Ale teraz to macie płyty kompaktowe, kasety. Ale w starożytnych czasach mieliśmy takie płyty gramofonowe i dla dużych albumów prędkość 33 1/3 była prędkością standardową. I teraz zdałem sobie sprawę, że chodziło w tej reklamie o płytę gramofonową z nową grupą rockową Hall of Flames w Cleveland w stanie Ohio, a ta dusza, o jakiej mówili, to była muzyka soul, jaką można było odtwarzać z taką prędkością. Ta reklama miała rację. Nauka nigdy jeszcze nie udowodniła istnienia duszy ludzkiej, ale Biblia ma to wszystko zapisane na samym początku. Jest to pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 2, wiersz 7. Tego wiersza jeszcze nie czytaliśmy przedtem. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. To słowo istota jest także w Starym Testamencie przetłumaczone jako dusza. Powiedzmy, przyjaciele, że chcę zrobić sobie skrzynię. Dajecie mi więc trochę desek, gwoździ, młotek, bum, bum, bum. Pewnie podoba wam się ta animacja. Muszę wam któregoś wieczoru przedstawić moich grafików. Są to młodzi ludzie, ale są wyśmienici w tym, co robią. No, ale powiedzmy, że to ja zrobiłem tę skrzynię. Powiedzcie mi, skąd się ta skrzynia wzięła? Oczywiście, że nie istniała przedtem, zanim sam nie nadałem jej kształtów poprzez dopasowanie desek i gwoździ. Ułóżmy więc teraz taki wzór. Deski plus gwoździe równa się skrzynia. Jeśli jeszcze się tego dotąd nie nauczyliście, to możecie teraz mówić, że nauczyliście się tego na seminarium nadchodzącego tysiąclecia. Ale powiedzmy teraz, przyjaciele, że chcę rozebrać tę skrzynkę. Oddzielam więc gwoździe od desek i sortuję to wszystko. Powiedzcie mi proszę, gdzie udała się ta skrzynia? Gdzie? Czy skrzynia poszła sobie do tamtego rogu i czeka tam sobie, aż będzie mogła powrócić? Albo czy może istnieje taka ziemia rozłożonych skrzyń, gdzie sobie czekają? Panie i panowie, znacie dobrze tę odpowiedź, bo ona jest taka prosta. Skrzynka po prostu przestała istnieć. I tak jest z duszą ludzką. Księga Rodzaju 2:7. Właśnie to przeczytaliśmy. Co składa się na ludzką istotę żywą, na duszę ludzką? Proch ziemi plus dech życia daje duszę. Gdy rozdzielicie to tchnienie od prochu ziemi, a to właśnie ma miejsce przy śmierci, to dokąd udaje się dusza? Czy udaje się do rogu pokoju? Czy może udaje się do jakiejś ziemi wszystkich dusz? Nie. Dusza, podobnie jak skrzynia, przestaje istnieć. Jest to dokładnie to samo, co opisuje Salomon w Księdze Kaznodziei, gdy mówi o śmierci. Chcę teraz, abyście popatrzyli i na to. Jest to Księga Kaznodziei Salomonowego, rozdział 12, na stronie 743. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2 mówi o stworzeniu życia, zaś Kaznodzieja 12 mówi o końcu życia. Chcę, abyście to przeczytali. Kaznodzieja, rozdział 12, wiersz 7. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Aha, teraz powiecie, no widzisz, Dwight, oto jest inteligentna istota, która powraca do Boga. Błąd.
Wiecie, słowem użytym tutaj na określenie ducha jest ruach. Oznacza to wiatr, oznacza to tchnienie i faktycznie Pismo tak tłumaczy to słowo. Chcę wam pokazać to słowo, jak użyte zostało w innym kontekście i od razu zauważycie. Sięgnijmy więc teraz do księgi Joba. Miniecie psalmy, a potem przed księgą psalmów jest księga Joba. Księga Joba, rozdział 27 na stronie 568. Zwróćcie uwagę na to. Wykorzystane jest tutaj to samo słowo hebrajskie ruach. Job 27, rozdział, wiersz 3. Zaiste, póki staje tchu we mnie i tchnienia. To jest to samo słowo, jakie przetłumaczono jako duch w Księdze Kaznodziei 12:7. Ruach i tchnienia Bożego w nozdrzach moich. Panie i panowie, musimy sobie to powiedzieć otwarcie. Czy Job opisuje tu jakąś inteligentną istotę, która jest w jego nozdrzach? Jeśli to byłoby prawdą, za każdym razem, kiedy czyścimy nasz nos, wydmuchalibyśmy sobie trochę mózgu. Czy to możliwe? Nie. To, co czyni tu Job i co Salomon nam podaje, to używa słowa, które może być tłumaczone jako tchnienie lub wiatr lub duch. Tak więc, gdy umieram, to odchodzi mój ostatni oddech. Odchodzi. I o tym właśnie tu czytamy. Ciało obraca się w proch, tchnienie Boże powraca do Boga, który je dał. To, tak przy okazji, jest odwróceniem procesu stworzenia. W takim razie, gdzie są umarli? Powiecie zaraz. A gdzie jest moja ukochana mama? Gdzie jest mój tata? Gdzie są moi dziadkowie? Gdzie jest moje dziecko? A co powiedział Jezus o Łazarzu? Powiedział, Łazarz śpi. Dla dawcy życia śmierć jest jedynie nieświadomym snem. Wciąż i wciąż Pismo Święte potwierdza prawdziwość tego, czego naucza nas Jezus w Ewangelii Jana, rozdziale 11. Jest tych tekstów mnóstwo, mógłbym wam ich podać 20, ale dam wam tylko 3, a więc szybko podajmy w takiej kolejności. Numer 1. Księga Kaznodziei Salomonowego, rozdział 9, na stronie 741. Kaznodzieja, 9 rozdział, wiersz 5. Popatrzcie na to. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą. Ile wiedzą? Zero. Nie wiedzą nic. I już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co dzieje się pod słońcem. A teraz psalm 146. Sięgnijmy do psalmów. Psalm 146. Jaka to będzie strona? Strona 699. Popatrzmy teraz na to. Zdumiewająca jednolitość tekstu, panie i panowie, jeśli tylko pozwolicie, aby Biblia interpretowała się sama. Jest to najistotniejsza sprawa dla każdego, kto chce poważnie potraktować ten dokument. Biblia musi wyjaśnić się sama. Niechaj więc Biblia mówi sama. Psalm 146, wiersz 4. Gdy opuszcza go duch, to samo słowo ruach, które było tłumaczone jako tchnienie w księdze Joba 27:3. A więc gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Jeszcze jeden tekst. Psalm 115, a zatem parę psalmów wstecz. Psalm 115. Teraz nie potrzebujemy podawać strony. Psalm 115, wiersz 17. Popatrzcie na te słowa. Umarli nie będą chwalili Pana, ani ci, którzy zstępują do krainy milczenia. Pogląd biblijny jest taki. Śmierć jest nieświadomym snem, w którym człowiek po prostu przestaje istnieć. Nie ma procesu myślenia, nie ma radości, nie ma nieprawości, nie ma złości. Organizm po prostu zamyka się. Życie już nie istnieje. Ktoś jednak powie, chwileczkę, Dwight, zaczekaj. No myślałem, że moi bliscy są w niebie, że są z Bogiem. Popatrzmy więc do Biblii i znajdźmy odpowiedź także i na to pytanie. Dawid, jeden z wielkich bohaterów Starego Testamentu, ale wspomniany także w Nowym Testamencie, zwany nawet przyjacielem Boga. Popatrzmy, co stało się z Dawidem przy śmierci. Sięgnijmy do Dziejów Apostolskich, 2 rozdziału. Jest to wielkie kazanie apostoła Piotra w Dzień Pięćdziesiątnicy. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, na stronie 1170. Co więc z Dawidem? Czy gdy umarł, to udał się do nieba? Przecież był przyjacielem Boga. Zacznijmy od wiersza 29. Mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. A teraz przeskoczmy dalej do wiersza 34. Albowiem Dawid nie wstąpił do nieba. Powiada bowiem sam, rzekł Pan, Panu memu siądź po prawicy mojej.
Biblia nie mogłaby podać nam tego jaśniej. Mówi, że ci, którzy umarli, nie wstąpili do nieba, aby być z Bogiem, ale śpią tak jak Dawid w swoich grobach. Teraz powiecie, no chwileczkę, Dwight, czy jest to taki sen na wieki? Aha, wspaniałe wieści wielkanocne odpowiadają nam na to pytanie nie. Ze względu na zmartwychwstanie Chrystusa, popatrzcie na tę prawdę Ewangelii. Popatrzmy na Ewangelię Jana, z powrotem na historię Łazarza, na zakończenie tej historii. Czy Łazarz zatem śpi na wieki, wieków? Co się dzieje, gdy dawca życia przybliża się do tych, którzy jako jego przyjaciele na wieki zasnęli snem śmierci? Jan, 11 rozdział. Sięgnijmy do wiersza 25 raz jeszcze, strona 1153. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A teraz przeskoczmy do wiersza 38. Jezus, znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego, Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus, czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem, mamy tu znowu ten głos megafonę, Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Ja jestem zmartwychwstanie i życie wieczne. Czy to wydarzy się znowu? Oczywiście, że tak. Musicie to przeczytać. I oto dlaczego wcale nie musicie obawiać się śmierci. Powróćmy znowu do tej małej księgi pierwszego listu do Tesaloniczan na stronie 1279. Chcę, abyście znowu przeczytali te słowa, które już kiedyś czytaliśmy. Powróćmy do nich teraz. Jakiż kontekst stanowią one dzisiaj? Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4. A tak przy okazji, jest to jedyne kazanie pogrzebowe, jakie znajdujemy w Nowym Testamencie. Wszyscy, którzy mają wrażliwe serca, zaczynają od wiersza 13, kierując te słowa do tych, którzy są przygnębieni. Wiersz 13. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. A potem Paweł kończy to kazanie słowami, przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A pomiędzy tymi tekstami Paweł dzieli się z ludźmi prawdą, o której mówił Jezus w Ewangelii Jana 11 rozdziale. Przeczytajmy to, wiersz 14. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nimi tych, którzy zasnęli. Wciąż i wciąż powraca to słowo w całym piśmie. Wiersz 15. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, a my słuchaliśmy dzisiaj też trąby w zespole dętym. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi porwani, będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Jeśli rzeczywiście człowiek, gdy umrze, udaje się wprost do nieba, to to byłoby najlepsze miejsce w Biblii, aby Paweł o tym napisał tutaj. Ale nie ma tu o tym ani słowa. Paweł po prostu podkreśla naukę Jezusa, że śmierć jest snem, z którego przyjaciele Boga obudzą się w ów poranek zmartwychwstania. Przyjaciele, czy dany człowiek umarł już 1000 lat temu, czy też na 10 minut przed powrotem Jezusa, dla tych ludzi będzie to takie samo, identyczne. A otwierając oczy ujrzą tego chwalebnego życiodawcę, który przychodzi na królewskim obłoku i to jest Pawłowe poselstwo nadziei dla zasmuconych chrześcijan. Nie, że wasi bliscy znajdują się teraz z Jezusem, ale że Jezus powróci po nich i wzbudzi ich z martwych. I wtedy właśnie nieśmiertelność zostanie dana ludziom, którzy są odwiecznymi przyjaciółmi Boga. Chcę i tym się z wami podzielić. Chcę, abyście to dobrze prześledzili. Jest to tekst pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdziału, wiersze 51 po 53.
Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili. To mi się podoba. W okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli zbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni, albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. Panie i panowie, stąd bierze się nasza nieśmiertelność. Chcę, abyście wraz ze mną pomyśleli przez chwilę logicznie. Po co Bóg miałby organizować zmartwychwstanie, skoro każdy przy śmierci odbierałby już swoją nagrodę, zapłatę? Jeśli dusza jest nieśmiertelna, w takim razie biblijne nauczanie o zmartwychwstaniu jest niedorzeczne, skoro już znajdujecie się zupełnie gdzieś indziej. Po co nam ono, jeśli mamy już coś innego? Nie, Jezus stwierdza, że Łazarz nie znajduje się już w niebie albo w piekle. Łazarz po prostu śpi i idę, aby go ze snu obudzić, bo ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Skąd się więc wzięła taka koncepcja? Powiem wam, o czym możemy teraz pomyśleć. Po pierwsze, musimy pomyśleć o tym wielkim filozofie greckim Platonie. Ciało i materia są złe, duch, który jest w nas, jest dobry. Przy śmierci dobre odchodzi, złe umiera. Ale to nie o Platonie powinniśmy dzisiaj myśleć. Faktycznie możemy tę koncepcję cofnąć wstecz, aż do początków. Tam, gdzie był ów rozwidlony język węża w ogrodzie Eden. I teraz chcę, abyście otworzyli swoje Biblię znowu na samym początku. Kłamstwo zostało nam przekazane przez Lucyfera, a on przekształcił je jedynie i urabiał miliony, miliony razy od tego czasu. Oto to kłamstwo. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 3, na stronie 9. Przyjrzyjcie się temu z uwagą, gdy podaje to kłamstwo. Wiersz 4. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Ale popatrzcie, ona zmarła. Podobnie i Adam. I podobnie umarły miliardy dzieci tych rodziców, którzy tak tragicznie upadli. Popatrzcie, aby przykryć to swoje pierwsze kłamstwo, szatan musiał coś zrobić i powiedział, o tak, tak, wy umieracie, ale tak naprawdę to jednak nie umieracie. Niby umieracie, ale po prostu udajecie się na inne miejsce. Nie wierzcie więc temu, gdy Bóg wam powiedział, że dusza, która grzeszy, umrze. Ale potem przychodzi Jezus, wieczny Stworzyciel, i podaje nam prawdę na temat życia i śmierci. Łazarz śpi, ale ja mogę go zbudzić. Powiecie teraz, chwileczkę, jakie prawo miał Chrystus, aby coś takiego powiedzieć, ale powiem wam, jakie miał prawo. Opowiem wam o pewnym miejscu, gdy byłem w Indiach. Fascynujący kraj, a miałem przywilej odwiedzić Indie dwukrotnie. Udałem się na farmę, gdzie hoduje się węże. Nie wiem, czy kiedyś byliście na takiej farmie. Mają oni taki ogromny dół, takie niezwykłe miejsce. Chyba nigdy w życiu bym w taki sposób nie chciał zarobkować. Pracował tam młody człowiek, a my patrzyliśmy, był tam w dole. Miał tam wiele takich czerwonych, glinianych garnków. Każdy z nich miał też przykrywkę. Człowiek ten podnosił tę przykrywkę, wkładał tam patyk i... O, to była kobra. Kładł tę kobrę na stole, a przy pomocy patyka starał się ją rozdrażnić. A kiedy już stała wysoko, to nie mogłem uwierzyć, że ten młody chłopak potrafił złapać ją mocno w rękę. Robił to tak sprytnie, a równocześnie tak mocno, że pysk węża otworzył się szeroko. Miał tam także słoik szklany z gumową przykrywką. Wziął więc teraz węża i opierał jego kły jadowe o słoik, dociskając mocno jego głowę, a my patrzyliśmy, jak kropla po kropli spływał biały jad. Po co zbierali ten jad? Po to, aby przy jego pomocy wyprodukować antyjad i ratować nim ludzi, którzy zostali ukąszeni przez węże. Jezus Chrystus dokonał dokładnie tego samego z tym starym wężem zwanym diabłem. Uczynił to na Golgocie. Uchwycił go mocno. Wycisnął z tego węża jego truciznę. Chcę, abyście to przeczytali. Pokażemy to na ekranie. Hebrajczyków 2 rozdział. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Golgota jest tym najważniejszym momentem, w którym Chrystus pozbył się węża i jego trucizny. Tak, możecie umrzeć, tak? Ale dla przyjaciół Jezusa śmierć jest tylko zaśnięciem, z którego Chrystus, życiodawca, Chrystus, który potrząsnął panowaniem Lucyfera, Chrystus może cię wzbudzić, kiedykolwiek tylko zechce. I wzbudzi wszystkich swoich przyjaciół, kiedy powróci na tę planetę. Aleluja! Czy też na to powiecie tak? Wielka nowina!
I dlatego Jezus umarł. Dla Niego nie było to niczym więcej, jak tylko nieświadomym snem. Czy zdarzyło Wam się powrócić do domu, będąc całkowicie wyczerpani po całym dniu pracy, po takim dniu tutaj na uniwersytecie, nastawiliście budzik, położyliście się na łóżku i gdy tylko przyłożyliście głowę do poduszki, od razu zasnęliście, a następną rzeczą, której byliście świadomi, to tego okropnego dźwięku budzika? Co stało się z czasem? Czy mieliście świadomość czasu? Mówimy na to, byłem padnięty, umarłem dla świata. Czy tak mówimy? Byłem śmiertelnie zmęczony. Zasypiacie, a następna rzecz, której jesteście świadomi, to budzik, który dzwoni, ponieważ Jezus powraca po swoich przyjaciół. I oto dlaczego nie musicie się wcale obawiać dzisiaj śmierci, moi przyjaciele. Niechaj nigdy nikt was nie oszukuje i straszy tym kłamliwym i pozbawionym jadu Lucyferem. On już jest martwy. A teraz, panie i panowie, chcę wam coś powiedzieć. I chcę, abyście bardzo jasno to zauważyli. Chcę wam podać, że nauka biblijna, a zauważyliśmy to już, nauka biblijna na temat śmierci jest jedyną nauką nazywającą śmierć snem i jest ona jedyną dzisiejszą filozofią śmierci, która może być zestawiona z prawdą o Bogu. Tym Bogu, przed którym nie trzeba drżeć, tym Bogu, którego można zostać przyjacielem, tym Bogu, który każdy swój krok podejmuje z miłością. Czy wiecie, co to oznacza? Tylko taka prawda o śmierci może pasować do prawdy o Bogu, który jeśli układa swoje dzieci w prochu ziemi, układa ich tam tylko do snu. Nikt nigdzie nie odchodzi. Po prostu zasypia. Nie odchodzimy nigdzie do nieba, nigdzie do piekła, nigdzie do czyśćca. Pomyślcie nad tym. Jeśli nasi zmarli bliscy znajdują się obecnie w niebie, czy to nie stałoby się piekłem, gdyby nas widzieli nawet dzisiaj, jak staramy się przeżyć? Jak matka, która została zabrana do nieba, może nazywać to niebem, widząc swoje dzieci, jak cierpią ból i jak walczą o to, aby przeżyć? A gdyby tak było odwrotnie? Jeśli wasi bliscy udali się do piekła, a inni do nieba, czy niebo byłoby niebem, gdybyście mieli swoich bliskich w piekle? To po prostu nie ma sensu. Jeśli zestawicie to z prawdą o Bogu, który chce być naszym przyjacielem na wieki, jest tylko jedna prawda, którą powtórzę, jedyną prawdą o śmierci, która stoi w harmonii z miłującym Ojcem i miłującym Synem znanym z tego Pisma, to prawda, jakiej nauczał Jezus. Gdy umieramy, nie udajemy się nigdzie, tylko zasypiamy. Jest to dokładnie dlaczego, moi drodzy przyjaciele, nie musicie się obawiać obecnie śmierci. Jeśli zastanie mnie śmierć dzisiaj w drodze do domu? Oczywiście. Jeśli zastanie mnie jutro, gdy będziemy mieli się spotkać? Oczywiście. Nie płaczcie za mną zbyt długo. Możecie uronić trochę łez, ale nie za długo. Lubię, jak ktoś za mną tęskni. Wszyscy jesteśmy tacy sami, ale przyjaciele, nie obawiam się śmierci. Nie, wcale się jej nie boję, ponieważ chcę wam pokazać ten tekst. Pierwszy list Jana, rozdział 5. Pamiętacie go? Kto ma syna, ma żywot. Mam dzisiaj w sercu Jezusa. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Gdy macie Jezusa, panie i panowie, macie wtedy wszystko. Szatan starał się przekonać Adama i Ewę i starał się to zrobić z każdym. Poradzisz sobie, dobrze sobie poradzisz sam, nie potrzebujesz wcale Boga, a jednak Go potrzebujesz, ponieważ gdy masz Boga, to masz życie. Żyjemy w świecie śmierci, ale Ty masz życie. I dlatego tak bardzo lubię tekst z Księgi Objawienia, rozdziału 3, wiersz 20. Czy to nie wspaniałe? Popatrzcie, jakiś tu mamy obraz Jezusa. Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Wiecie co, przyjaciele? Możecie przejść przez całe życie całkowicie bez Boga. Możecie przechodzić przez życie z bardzo formalną religią, ale nagle przychodzi Jezus, który stuka do drzwi twojego serca w tej właśnie chwili i mówi, wszystko, co było celem twojego życia, co było nadzieją twojego życia, wszystko to możesz mieć, jeśli tylko otworzysz swoje drzwi i pozwolisz mi wejść. Poproś mnie, abym został twoim Zbawicielem. Jestem zmartwychwstaniem i życiem. Zaproś mnie, a wejdę. Czy nie jest to sensowne, aby go zaprosić? Sądzę, że jest to najlepsza decyzja, jaką ludzie mogą podjąć.
Chcę zakończyć historią, przepiękną historią, jaką podaje nam Brennan Manning w swojej książce zatytułowanej Lew i Baranek. Opowiada tam w piękny sposób o umierającym starym człowieku. Przyszedł odwiedzić go ksiądz, który zauważył, że tuż obok łóżka stoi puste krzesło. Zapytał więc, czy ktoś cię tu odwiedził? O nie, odpowiedział człowiek. To ja tak ustawiłem to krzesło, aby usiadł w nim Jezus i wtedy rozmawiam z nim. Od lat, kontynuował on dalej do księdza, miałem kłopoty z rozmawianiem z Bogiem i pewnego razu któryś z przyjaciół powiedział mi, dlaczego nie postawisz sobie krzesła i nie porozmawiasz z Bogiem jak z przyjacielem? I od tego dnia mam tutaj to puste krzesło. Jezus siada tutaj, a ja mówię do Niego, jakby był rzeczywiście tutaj przede mną. Kilka dni później do księdza przybyła córka tego starego człowieka i poinformowała go, że ojciec właśnie zmarł. Wydawał mi się taki zadowolony, że wyszłam z pokoju na 2 godziny. A gdy wróciłam do pokoju, zauważyłam, że już nie żyje. Ale dodała, czy ksiądz wie, że zauważyłam bardzo dziwną rzecz? Jego głowa nie spoczywała na łóżku, ale na pustym krześle stojącym obok łóżka. Kto ma syna, ma życie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli usłyszysz mój głos i otworzysz drzwi, wtedy wejdę. Wiecie co, przyjaciele? Nikt dzisiaj nie musi wracać do domu, obawiając się śmierci. Ponieważ jeśli macie Jezusa, macie życie, które jest życiem na wieki wieków. A ja mówię na to amen. Módlmy się. O Boże, to jest prawdą, że w Chrystusie dałeś ludzkości dar życia na wieki wieków. Ktokolwiek ma syna, ma życie. Ojcze, daj, aby każde serce, które teraz skłania się ku Tobie na całym naszym globie, proszę spraw, aby nikt nie odchodził stąd dzisiaj, obawiając się śmierci. Została ona pokonana. Chrystus, nasz przyjaciel na wieki, jest naszym zmartwychwstaniem i życiem. Niechaj ta dobra wiadomość wypełni nas nadzieją i pokojem, i radością, i wiarą. Modlimy się o to wszyscy w imieniu naszego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.